Cześć, to będzie taki bardziej luźny odcinek. Traktujcie go jako podcast. Czasami będę wstawiał jakieś screeny i obrazki, ale generalnie nie trzeba patrzeć na ekran. Porozmawiamy o wszystkim, chociaż głównie o finansach. Jest to zbiór pytań, które zadawaliście mi pod moimi ostatnimi odcinkami. Jeżeli jakieś pominałem, to SORY, jeżeli zależy Wam na odpowiedzi, to ponówcie to pytanie w komentarzu i po prostu na nie odpiszę. Zróbcie sobie jakąś dobrą kawę i słuchajcie podczas przedświątecznych porządków. Jeżeli na Twojej liście postanowień noworocznych widnieje punkt zadbać o swoje finanse, to zostaw tu suba i łapkę w górę. A ja postaram się nie zawieść oczekiwań w 2024 roku. Najczęściej zadawanym pytaniem było pytanie o to, czym się zajmuję. W sumie to odpowiadałem dosyć często na to pytanie w komentarzach, ale wiadomo, że na YouTubie wszystko płynie. Otóż mam działalność gospodarczą, w ramach której prowadzę indywidualne lekcje gry na gitarze lub ukulele i czasami innych instrumentach. Łączę tym samym swoje dwie pasje, czyli muzykę i bycie nauczycielem. W sumie to czyni mnie chyba jednym z nielicznych przedstawicieli youtuberów inwestycyjnych spoza branży IT. Generalnie bardzo, bardzo lubię swoją pracę. Mam tam kontakt z fajnymi ludźmi, z którymi lubię rozmawiać. Przyjemnie się patrzy, jak ktoś z tygodnia na tydzień staje się coraz lepszy dzięki włożonej przez nas na zajęciach pracy. Patrząc na to bardziej z ekonomicznego punktu widzenia, to zajęcie całkiem opłacalne, chociaż nic nadzwyczajnego. Jak już tak to podsumowuję, to wspomnę, że jestem zadowolony, że udało mi się samodzielnie od zera stworzyć sobie miejsce pracy, którą lubię, bo od skończenia 18 roku życia robiłem naprawdę dużo, żeby nie musieć w przyszłości iść do korpo. Nie żeby to było coś złego, ale chyba mam dosyć specyficzny charakter i czuję się lepiej jako taki powiedzmy wolny strzelec. Drugim etatem, który buduje sobie gdzieś tam na boku, jest inwestowanie zgromadzonego kapitału. Pewnie to wszystko mówię nieco przedwcześnie, ale pewnie za 2-3-4 lata kapitał, którym dysponuje, osiągnie na tyle duże rozmiary, że zakładając to średnioroczne 70% wzrostu wartości portfela, będę mógł faktycznie traktować to jako pełnoprawne i pełnopłatne zajęcie. Cieszę się w ogóle, że przeszedłem przez wszystkie etapy nauki, inwestowania i budowania kapitału, bo faktycznie zacząłem od odłożenia sobie tych pierwszych kilkuset złotych, później wpłacenia tego na konto oszczędnościowe, później lokatę, później obligacje indeksowane inflacją, a później zakup pierwszych akcji za 1000 złotych. Aż do dzisiaj, kiedy w tym roku faktycznie otrzymałem ponad 21 tysięcy złotych netto z samych dywidend. Mówię, że się z tego cieszę, bo obawiam się, że gdyby moja przygoda zaczęła się na przykład od otrzymania jakiegoś dużego spadku, który próbowałbym zainwestować i ochronić przed inflacją, to po pierwsze mogłoby się to skończyć tragicznie, co pokazują liczne przykłady roztrwaniania przez ludzi wygranych, na przykład w lotto. Po prostu nie jesteśmy przyzwyczajeni do obchodzenia się z tak wielkimi kwotami i chyba lepiej bogacić się stopniowo. No po drugie, samodzielne dochodzenie do tej wolności finansowej trochę przypomina granie w jakąś trudną grę i wpisanie kodów mogłoby popsuć zabawę. Chociaż, no wiadomo, pewnie nie odmówiłbym z tego powodu tej dużej wygranej w lotto czy jakiegoś spadku, gdyby coś takiego miało się zdarzyć. No generalnie to chyba nie jest jeszcze czas na pisanie autobiografii, ale jeszcze może tylko dodam, że właściwie każdego dnia od ponad 4 lat średnio po 2 godziny dziennie słucham i czytam materiały dotyczące inwestowania i gospodarki. Jeżeli ktoś chce inwestować pasywnie, to fajnie by było się nauczyć jak najwięcej o ETF-ach, a resztę po prostu olać. Ale ja stwierdziłem, że spróbuję zrobić podejście do pobijania wyników SP500. Na razie są do tego niezłe podstawy, bo faktycznie mam sporo polskich akcji kupionych w jakichś absurdalnych dołkach. Ale w obecnym wyglądzie rynków podejmowanie decyzji będzie już dużo trudniejsze. Co wymusza na mnie dodanie do listy noworocznych postanowień bardziej wnikliwej i poukładanej nauki inwestowania aktywnego, również za granicą. Oczywiście, jak już wspominałem, wszystko czego się nauczę, będę się starał partiami przekazywać tutaj na kanale. Drugie pytanie: skąd masz tyle kasy na inwestowanie złodzieju? W skrócie, pracuję 7 dni w tygodniu, mało wydaje, mam już całkiem spore wpływy z dywidend, no i ostatnio doszły do tego przychody z YouTube'a. Połączenie kilku źródeł przychodu plus oszczędny tryb życia daje całkiem spore możliwości inwestycyjne. Teraz po czasie fajnie się o tym mówi i komuś może się wydawać, że po prostu założyłem sobie tego YouTube'a, czy napisałem ogłoszenie o udzieleniu lekcji z gitary i wszystko stało się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Tak naprawdę za tą obecną sytuacją stoi, no nie przesadzając, jakieś 10 lat systematycznej nauki. No, i po drodze było mnóstwo frustracji, zmęczenia, zrezygnowania, i tak naprawdę ja regularnie miewałem myśli, czy się po prostu nie poddać, iść na jakiś bezpieczny etat, a resztę dnia spędzać na jakichś przyjemnych dla mnie zajęciach, typu sport, oglądanie filmów, ogrywanie jakichś fajnych gier i tego typu rzeczy. Jeżeli ktoś by mnie teraz zapytał, czy mając te 18 lat, zdecydowałbym się na to samo, żeby dojść do obecnego etapu, no to szczerze miałbym serio bardzo duże wątpliwości. Jednocześnie teraz fajnie się o tym mówi siedząc w ciepłym mieszkaniu. To jest strasznie trudny temat, bo nikt nam nie zagwarantuje, że to nasze poświęcenie przyniesie oczekiwany rezultat, a z drugiej strony bez pewnej dozy poświęcenia nie będziemy mieli szansy nawet tego sprawdzić. Żeby też nie wyszło, że jestem jakimś męczennikiem XXI wieku, bo bez przesady są ludzie w dużo gorszych sytuacjach, no ale jednak czasami czułem, że jestem gdzieś tam na granicy wytrzymałości, czasami fizycznej, czasami psychicznej. Dalej jak kształtują się zarobki z YouTube'a? Oczywiście to są Twoje prywatne sprawy, więc jeśli uznasz, że nie chcesz o tym mówić, to zrozumiem. Odpowiem na to pytanie, bo sam też lubię o tym słuchać, co jest spowodowane moją ciekawością i zainteresowaniem finansami. Lubię po prostu wiedzieć, jakie są możliwości w danej branży. Natomiast może pokażę tak bezpośrednio tylko wpływy z reklam, bo to jest coś takiego w miarę stałego. Razem z afiliacjami, ten kanał na YouTubie na szczęście nie przekracza mojego dochodu z podstawowej działalności. Mówię, że na szczęście, bo zauważyłem, że twórcy, którzy na siłę próbują robić z tego fajnego hobby biznes, strasznie się psują. Próby uczynienia YouTubea jedynym źródłem zarobków skutkują najczęściej zbyt gorączkowymi próbami zarobienia na tym pieniędzy. Ja mam obecnie, wydaje mi się, w miarę zdrowe podejście, i faktycznie, jeżeli mam możliwość polecić Wam produkt, z którego sam korzystam, i przy okazji coś z tego mieć, to super. Taki dodatkowy dochód bardzo motywuje do pracy nad tym kanałem, ale jednocześnie, jeżeli tego nie będzie, to też się nie obrażę na cały świat i mimo wszystko będę regularnie publikował i dopłacał do tego swojego portfela to, co będę mógł w danym miesiącu. No więc przechodząc do rzeczy, YouTube włączył monetyzację tego kanału około czerwca tego roku i przez te 6 miesięcy wszystkie filmy zarobiły 13 tysięcy złotych, generując 850 tysięcy wyświetleń. Tysiąc wyświetleń przekłada się około na 15 złotych. Ta wartość wydaje się faktycznie spora jak na to pół roku, ale wątpię, że to będzie powtarzalny przychód. Ta dosyć wysoka kwota wynika ze sporego zainteresowania tym kanałem we wrześniu, październiku i listopadzie, ale ta branża inwestycji jest bardzo specyficzna, no i w Polsce istnieje naprawdę wąska grupa odbiorców. No i ja specjalnie trochę zbaczam na takie tematy coachingowe czy życiowe, żeby spróbować trafić jednak do nowych ludzi, no bo na obecnym etapie jestem przekonany o słuszności tych moich działań. Było kiedyś takie powiedzonko ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. Ja bym powiedział, że dobrze i szeroko wykorzystana wiedza inwestycyjna to klucz do potęgi zarówno jednostki, ale też całych narodów. Oczywiście nie umniejszając to innym dziedzinom wiedzy. Oprócz przychodów z reklam są też oczywiście te dwie współpracy z XTB i MyFund. I nie mam tu nic płacone z góry. Działa to na zasadzie zwykłej afiliacji. W MyFund, jeżeli ktoś kupi jakiś pakiet z mojego linku, to ta osoba dostaje 20% rabatu, a ja dostaję 20% kwoty, którą ta dana osoba zapłaciła. Sam zresztą mam MyFan założony z linku jednego z polskich YouTuberów, ale nie powiem którego. W ogóle ja jestem serio wdzięczny za każdą rejestrację, bo to znaczy, że mi w jakimś stopniu zaufaliście, bo sam zawsze węszyłem jakąś formę naciągania, kiedy jakiś youtuber reklamował dany produkt. Jestem na tyle wdzięczny, że tak dużo osób ogląda moje materiały, że postaram się dążyć do tego, żeby faktycznie zbudować w jak najszerszym gronie osób świadomość finansową, co będzie pewnie z korzyścią dla nas wszystkich. No, i postaram się być intelektualnie gotowy, jeżeli faktycznie kiedyś w jakiś sposób dotrę z tym przekazem do jeszcze szerszej publiczności. Oprócz pracy YouTube'a do takich dodatkowych dochodów doliczam też dywidendy, które są efektem mojej działalności inwestycyjnej od września 2019 roku. Istnieje szansa, że w 2024 roku zbliża się do około 2500 zł miesięcznie z dywidend. Oczywiście to będzie skumulowane w okresie wakacyjnym, bo taka jest specyfika rynku polskiego. Kolejne pytanie: planujesz stworzyć jakąś przestrzeń dla społeczności Twojego kanału? Zauważyłem, że jest nas stół coraz więcej. Tak, bardzo tego chcę i myślę, że jest to potrzebne. Czekałem po prostu na trochę wolnego. Będę miał yy, wolny w święta, no a później w połowie stycznia w Warszawie są ferie, co w związku z moją pracą da mi więcej wolnego czasu planuję poświęcić go właśnie na tworzenie jakiegoś miejsca do pogadania na ludzie, chociaż tutaj liczę już na taką silną merytoryczną społeczność, która sama będzie kreować też tam jakieś treści i wartościowe opinie. No bo oczywiście będę się tam udzielał jak najwięcej się da, ale obawiam się, że będzie tego mniej, niż bym chciał. Kolejna wypowiedź: teorie spiskowe często stają się prawdą. No Myślę, że codziennie z ust różnych ludzi pada naprawdę wiele teorii spiskowych. Jeżeli jakieś faktycznie się sprawdziły, chociaż jak się tak na szybko zastanawiam, to nic takiego spektakularnego nie przychodzi mi do głowy, to i tak pozostaje to wszystko jakimś promilem. Promila tych wszystkich teorii kreowanych w internecie. Ja cały czas y, twardo będę stał na stanowisku, żeby nie podejmować ważnych decyzji życiowych na podstawie tego, że jakiś koleś nastraszył was w internecie nadejściem wielkiego kryzysu, wszystkiego, dopasowując odpowiednie argumenty do swojej tezy, a te niewygodne pomijając, żeby wszystko brzmiało w miarę wiarygodnie. Serio, w taki sposób da się wiarygodnie przedstawić dowolną tezę. W związku z tym przypomniał mi się taki angielski cytat, który od czasu do czasu sam sobie powtarzam, od kiedy pierwszy raz go usłyszałem, a brzmi on. Be very, very careful what you put into your head, because you'll never ever get it out. Jeżeli moje argumenty Was nie przekonują, to też spoko, ja się nie obrażam. Możecie traktować ten kanał jako przeciwwagę dla pesymistycznych narracji. Dalej. Wiem, że to trudne pytanie. Ale ile zainwestować w makaron i papier na kolejny kryzys. Super pytanie. Żeby tak poważnie odpowiedzieć na to pytanie, no to może jakieś 300 do 500 zł, bo nie chcę już tak drażnić prepersów na moim kanale, bo w gruncie rzeczy robienie zapasów jest jak najbardziej pożądane i rozsądne. Bycie ubezpieczonym na wiele okazji nie jest głupotą, ale wydaje mi się, że tacy hardkorowi prepersi bardzo łatwo w tym się zatracają, no i później. Podejmują takie nieracjonalne decyzje, przypisując katastroficznym scenariuszom zbyt duże prawdopodobieństwo wystąpienia. Dalej, kogo jest Ci bardziej szkoda? Szurów z portfelami 100% złoto w razie wojny, czy ludzi, którzy twierdzą, że inwestowanie to hazard? Dosyć agresywny komentarz, a już będę tutaj bardziej tonował emocje, bo w końcu święta nadchodzą i faktycznie fajny czas, żeby trochę wyluzować, odpocząć i, i podejść bardziej z uśmiechem. Jeżeli ktoś ma 100% portfela w złocie. No, to w sumie jego wybór. To nie jest na pewno jakiś kardynalny błąd, bo złoto najprawdopodobniej zabezpieczy ten majątek przed inflacją, no i przy okazji jest aktywem bardzo bezpiecznym, bo fizycznym, o ile je dobrze schowamy. Ja sam w takiej sytuacji mógłbym tylko doradzić, żeby przynajmniej stopniowo trochę się odważyć, otworzyć, no i może zdywersyfikować swój portfel. Chociaż tutaj nie ma się co śmiać, bo trzeba wiedzieć, że inaczej będzie inwestował ktoś, kto przeżył wojnę. Inaczej osoba, która zaczęła inwestować na początku długiej hossy. Inaczej ktoś, kto trafił na szczyt hossy, a później nadszedł kryzys. Inaczej dziecko z biednego domu, a inaczej takie z bogatego. Serio, nasze wcześniejsze doświadczenia będą miały ogromny wpływ na to, jak ukształtuje się nasza strategia inwestycyjna. Ostatecznie chodzi o to, żeby postawić sobie jakiś cel, jak chociażby pewien stopień niezależności finansowej, czy zabezpieczenie kapitału na emeryturę lub edukację dzieci, no i powoli toczyć tę uwielbianą przeze mnie metaforyczną kulę ze śniegu. Kolejne pytanie. Mam 21 lat, co byś zrobił na moim miejscu? Środki do inwestycji około 500 zł miesięcznie. Dopiero zaczynam. Bardzo fajnie. Po pierwsze, wielki szacun dla młodych ludzi, którzy tak szybko chcą się ogarnąć, bo posiadanie przed sobą przynajmniej 40-letniego horyzontu inwestycyjnego czyni z Was potencjalnych multimilionerów i to bez cienia przesady. Jeżeli chodzi o pytanie, to ja zdecydowanie nie mogę bezpośrednio doradzać, no ale na przykład ja sam przeszedłem drogę, która wyglądała w taki sposób, że przez jakiś czas wpłacałem zaoszczędzone pieniądze na konto oszczędnościowe, żeby się w ogóle oswoić z tym mechanizmem, że posiadanie kapitału może dać jakiś zysk. Tutaj warto szukać jakichś promocyjnych ofert i niczego się nie bać, bo większość tych kont jest zupełnie za darmo i można je po prostu później zamknąć. Ja sam mam już miliard kont w różnych instytucjach, bo testowałem sobie różne rozwiązania i pewnie już nawet nie pamiętam o części z nich. Dobrze by było w tym etapie uczyć się jak najwięcej o możliwych strategiach inwestycyjnych. Generalnie, gdybym miał powiedzieć, jakimi tematami dobrze się interesować, tak po kolei, to byłyby to konta oszczędnościowe łamane na lokaty, później jak najszybciej obligacje detaliczne indeksowane inflacją. Następnie, zrozumienie czym są i jak działają ETF-y, i na tym etapie już niektórzy pewnie słusznie się zatrzymują i inwestują sobie pasywnie w te ETF-y i obligacje. I to jest spoko, bo to daje taki średni rynkowy zwrot przy dosyć ograniczonym ryzyku. Jeżeli ktoś chce zagłębiać się w temat dalej, to można samemu konstruować portfel z pojedynczych akcji. No, i to już jest temat na lata nauki i praktyki. Ja sam się tego podjąłem, bo to lubię. Ale na przykład nie jestem przekonany, czy w długim terminie wyjdę lepiej niż inwestując po prostu w ETF-y, no ale jestem w stanie to ryzyko na siebie przyjąć. Dopiero później, jeżeli komuś już nie wystarczają te instrumenty i chce się profesjonalizować dalej i podejmować jeszcze większe ryzyko, no to istnieją takie instrumenty bardziej spekulacyjne, jak kontrakty terminowe, opcje, czy chociażby do tej kategorii wrzuciłbym też kryptowaluty. Oczywiście każdy z tych instrumentów ma zastosowanie w portfelu inwestora i to nie jest tak, że one są z góry jakieś złe. Natomiast wiele osób właśnie od nich zaczyna i nie jestem do końca przekonany, czy świadomie. Przy okazji sam w swoim czasie trochę inwestowałem w krypto i mam do tej pory jakieś małe pozycje. Kolejna wypowiedź. Ja za to powiem, że warto czasem, jak nie czapkę, to chociaż kawałek folii na głowę położyć i posłuchać wierszów apokalipsy. Po co, żeby poznać dwie strony, zmusić się do krytycznego myślenia, zastanowić dwa razy, przeanalizować za i przeciw i zrobić własny research? No pewnie, warto znać różne zjawiska i ocenić potencjalne zagrożenia. Problemem źródeł mówiących o teoriach spiskowych jest to, że ich materiały są najczęściej skrajnie tendencyjne. I używają przeróżnych technik manipulacji. Nawet jeżeli twórcy nie robią tego świadomie, to jeżeli robisz materiał o starożytnych kosmitach, no to po to, żeby jakoś zaciekawić odbiorcy, dostarczyć mu rozrywki, taki materiał nie będzie się dobrze oglądał, jeżeli co jakiś czas dodasz tam prace naukowe czy wypowiedzi naukowców obalających Twoją teorię. Najgorsze w tym jest to, że ludzie, którzy twierdzą, że podchodzą krytycznie do informacji i nie ufają rządom, instytucjom, autorytetom, Później bezkrytycznie wierzył w informacje przekazywane przez jakiegoś przypadkowego gościa z YouTube'a, który twierdzi, że przejrzał jakiś światowy spisek. Dalej. Co myślisz o akcjach CD Projekt? Myślisz, że sytuacja się powtórzy ze wzrostem, jak w 2018? Nie znam się dobrze na gamingu, ale uczucia mam mieszane. Z jednej strony bardzo lubię gry CD Projektu i gibicuję tej spółce, z drugiej ich model biznesowy trochę na razie nie pasuje do tego, czego ja szukam na giełdzie. Jedna duża gra na 5 lat na razie nie usprawiedliwia według mnie nawet obecnej wyceny. Mówię teraz o wycenie w odniesieniu do zysków, jakie ta spółka generuje i pewnie będzie generować aż do kolejnej większej premiery. No, mam nadzieję, że ta nowa strategia przyniesie efekty i co do projektowi uda się zbudować jakieś stabilne źródło wysokich przychodów. Wydaje mi się, że hype przed premierą Wiedźmina 4 znowu będzie miał szansę napędzić na jakiś czas kurs akcji, chociaż nie spodziewam się, żeby po tych problemach wizerunkowych akcjonariusze już tak bezkrytycznie podeszli do nowej premiery. Sam być może za jakąś niewielką część kapitału spekulacyjnie kupię te akcje w odpowiednim dla mnie momencie, ale jeszcze nie wiem. Ogólnie do inwestycji widzę bardziej atrakcyjne podmioty, ale mocno trzymam kciuki, bo jednak międzynarodowe sukcesy polskich produktów przynoszą korzyść nam wszystkim. Kolejna wypowiedź. Czekam na BESSE, bo HOSSE przespałem. Tak jak piszesz, teraz obligacje USA i kumulacja spółek dywidendowych i lata dokładania kasy i będzie kiedyś ładna kulka. Kiedyś chciałem szybko zarobić, a giełda to jednak maraton. Fajnie, że inwestujesz regularnie, mimo że twierdzisz, że hossę przespałeś. Myślę, że na giełdzie czasami warto dać się tak po prostu ponieść z prądem i trochę odpuścić szukanie dołków na siłę. Bezca kiedyś przyjdzie, może za trzy miesiące, może za trzy lata. Wtedy pewnie znowu będzie dobry czas na kupowanie akcji, ale nikt nie wie czy w tym czasie hossa nie wyniesie niektórych spółek o kilkaset procent wyżej i będą spadały już z zupełnie innych pułapów. Ja też kupuję regularnie co miesiąc mimo że w mojej strategii inwestycyjnej dopuszczam jakieś elementy spekulacji na temat przyszłości, jak chociażby właśnie z tymi obligacjami skarbowymi USA, gdzie spekuluję, że inflacja trochę odpuści, stopy procentowe spadną i że obecnie mamy początek nowej hossy na tych obligacjach. Bardzo trafne jest też to stwierdzenie, że inwestowanie to maraton, a nie sprint i właśnie przestawienie myślenia na długi termin no jest w stanie zmienić całe życie, co stało się też w moim przypadku. Kolejny komentarz. Nie chcę Cię jakoś mocno krytykować, bo w sumie robisz ok robotę z tą edukacją finansową i masz ciekawe przemyślenia, dziękuję, ale jak widzę pierdyliard pozycji w portfelu, to zaczynam mieć ambiwalentny stosunek do wszystkiego, co mówisz. Mam ambiwalentny, czyli taki mieszany. Jak jesteś pewny swojej wiedzy i tego, czym zajmuje się spółka i wróżysz jej sukces, to dlaczego masz nie wejść w nią dużo większym nakładem? Na tym polega rzetelna analiza spółki rynku sektora. Budowanie takiego portfela jak ten oznacza tylko, że jak się pomylę, to za dużo nie stracę, bo przecież każda z tych pozycji jest kilkuprocentowa w tym portfelu. No, rozumiem ten komentarz i dostaję takich podobnych sporo. Tam ludzie piszą, że portfel jest źle zdywersyfikowany, no i w sumie ciężko mi się na razie trochę do tego odnieść, tak, od strony naukowej czy statystycznej. Generalnie istnieje to cała nowoczesna teoria portfelowa, za którą m.in. Harry Markowicz dostał Nagrodę Nobla, i mówi ona o tym, że istnieje taka optymalna liczba spółek, przy której ryzyko jest minimalne, a potencjał zysku cały czas spory. Jeżeli mamy jedną spółkę, no to potencjał wzrostu jeżeli faktycznie dobrze trafimy jest spory, no ale ryzyko ogromne. I chyba tutaj się wszyscy zgodzimy, że to raczej nie jest optymalna strategia. Chyba że jesteś prezesem takiej spółki i znasz ją od podszewki, chociaż i tak wciąż jesteś narażony na jakieś czynniki losowe. No i według tej teorii, jakbyśmy sobie tak szli w górę, w górę, w górę, to dojdziemy do takiego optymalnego punktu gdzieś w okolicach 20-25 podmiotów. Przy czym z tego co czytałem, wagi tych podmiotów też niekoniecznie powinny być równe i większą część portfela powinny zajmować spółki o niskim ryzyku, a mniejszą część powinniśmy zostawić na spółki bardziej ryzykowne, ale z większym potencjałem do wzrostu. Generalnie ja w tym momencie wierzę w zasadność tej teorii. Dostawałem komentarze, w których sugerowano mi, że powinienem wybrać pięć najlepszych spółek i się ich trzymać. Tylko skąd ja mam wiedzieć, że one są najlepsze? My jako inwestorzy indywidualni dostajemy wszelkie informacje z ogromnym opóźnieniem, czasami 3 miesięcznym. Nie mamy na bieżąco insiderskiego info ze spółki, nie wiemy jakie są dokładnie plany zarządu itd. Obecnie nie mam na tyle szerokiej wiedzy i znajomości, żeby wybrać tylko pięć najlepszych podmiotów. Trzymam się szerokiej dywersyfikacji dlatego, że mam świadomość tych swoich słabości, a z drugiej strony wierzę, że jestem w stanie odsiać te najgorsze podmioty, czyli Taki portfel złożony z tych 20-25 spółek będzie zachowywał się faktycznie dosyć podobnie do szerokiego rynku, ale ta głęboka, rzetelna analiza powinna pomóc nam zbudować takie odzwierciedlenie szerokiego rynku, ale bez tych najsłabszych ogniw, co w długim terminie powinno pobić nasz indeks, do którego się odnosimy. Ja bym właśnie analizy fundamentalnej nie traktował jako szukanie tego złotego grala, a bardziej jako pozbywanie się z radaru tych najgorszych podmiotów. Żeby w nie absolutnie nie inwestować. Być może w toku nauki ten pogląd się po prostu zmieni, ale obecnie mniej więcej takimi założeniami się kieruje. Dalej, myślisz, że Pepco i CD projekt zmienią politykę dywidendową? No, jeżeli chodzi o CD projekt, to chyba jakieś dywidendy wypłaca, ale jeżeli chodzi o takie spółki technologiczne, które mają dosyć łatwą możliwość skalowania, to one chyba nie powinny wypłacać zbyt wysokich dywidend, bo w takim przypadku istnieje no, spora szansa, że. Ten kapitał zainwestowany w nowe produkty zwróci się z nawiązką. To jest dosyć złożony temat, ale generalnie na dużą część zysku netto w postaci dywidendy powinny pozwalać sobie firmy z tej takiej namacalnej gospodarki w późniejszym stadium rozwoju. Wtedy mega szybkie skalowanie takiego biznesu no jest już trudne i można bez większego uszczerbku na wzroście przychodów i zysków dzielić się. Częścią właśnie tego wypracowanego zysku z akcjonariuszami. Firmy, które się łatwo skalują, a właśnie taką wydaje się CD projekt i mają duże pole do rozwoju, nie powinny według mnie przeznaczać zbyt dużo zysku na dywidendę, żeby dać sobie po prostu szansę na rozwinięcie w pełni tego swojego potencjału. Myślę, że ostatecznie trzeba będzie umieć dobrze między tymi dwoma typami spółek balansować. Pytałeś też o PEPCO, no to Pepco jest też w okresie dosyć agresywnej ekspansji. I myślę, że jeżeli ten biznes wypali, to przyjdzie czas na spowolnienie z otwieraniem nowych sklepów i właśnie taką pracę nad poprawą marsz, już ustabilizowaniem tego biznesu. No i wtedy chyba to będzie dobry moment na rozmowę o dywidendzie w tego typu biznesie. Zakładam, że mogą być to okolice 2027 roku, chociaż to tylko jakaś tam moja predykcja. Mam nadzieję, że zarząd będzie podejmował po prostu jak najlepsze dla spółki decyzje. Kolejne pytanie. Pytanie, lepiej pracować i zdobywać kapitał przez 3 lata 100 tysięcy złotych, czy iść na studia związane z księgowością? No, takie pytania są niemożliwe do jednoznacznej odpowiedzi, bo no nie znam Twojej indywidualnej sytuacji i w sumie chyba nie jestem odpowiednią osobą, żeby doradzać. Może powiem tylko tyle, że warto jest wybrać to, co da szansę na długoterminowy rozwój. Jeżeli te studia miałyby obronić cię przed utkwieniem w pracy, w której w ogóle się nie rozwijasz, to idź na te studia. Jeżeli ta praca da Ci możliwość nauki i rozwoju, a dodatkowo ten kapitał, to chyba sam wybrałbym obecnie pracę i naukę czegoś tam innego na boku, chociażby inwestowania. Dla mnie w ogóle zawsze ważniejszy był taki długoterminowy horyzont, czegokolwiek bym nie robił. Kolejne pytanie, a pytanie na serio. Nie jestem wieszczem apokalipsy, ale wiem, że Ukraina nie radzi sobie najlepiej. Czy myśli Pan o dywersyfikacji portfela i dobieraniu najlepszych firm z Unii Europejskiej i USA? E, ja dokładnie tak jak Pan zaczynałem na GPW, ale coraz bardziej interesuję się innymi rynkami. Złoty wydaje się dosyć mocny ostatnimi czasy. No, a na YouTubie to do wszystkich możesz swobodnie pisać, no ty, tutaj się nikt za to nie obrazi. A co do pytania, no to tak, myślę o dywersyfikacji e, geograficznej, no i nawet to robię, bo faktycznie myślę, że warto wykorzystać czas tego względnego spokoju i optymizmu na świecie co do Polski, żeby kupować zagraniczne aktywa za względnie silną walutę. Już o tym mówiłem wielokrotnie, ale taki czas spokoju i optymizmu jest najlepszy, żeby się dywersyfikować. Jak ludzie stoją w kolejce do kantorów, jak to było niecałe dwa lata temu, to już jest trochę kiepski czas na myślenie o takich rzeczach i możemy łatwo nadzieć się na jakieś ekstremum cenowe. Co do samej sytuacji na Ukrainie, no to też mnie to trochę niepokoi, a dodatkowo niepokoi mnie bierność Zachodu. Dla naszego regionu niestety sporą niewiadomą i ryzykiem będą te wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku. Obecny prezydent Joe Biden ma naprawdę kiepskie sondaże, a Trump zapowiada zaprzestanie wspierania Ukrainy. Moim zdaniem, w długim horyzoncie, w naszym bardzo głębokim interesie jest wspieranie Ukrainy w wojnie z agresorem, bo Rosja to państwo głęboko zepsute na wielu płaszczyznach. No i wyobrażam sobie taki scenariusz, że świat Zachodu i Rosja mogłyby faktycznie funkcjonować w zgodzie, prowadzić wymianę handlową, dążyć do wspólnych interesów. Gdyby no, tam w Rosji mieli normalnych rządzących. No i mimo wszystko życzę takim normalnym Rosjanom, żeby kiedyś doświadczyli tego powiewu wolności, jaki mimo licznych wad daje ustrój demokratyczny. Słucham sobie co jakiś czas trochę na temat wojny i staram się czerpać informacje od ludzi, którzy faktycznie mogą się na tym znać. No i wydaje się, że Rosja straciła na jakieś 5 do 10 lat możliwość takiego realnego ataku na któreś z państw NATO. Ale płynie sporo ostrzeżeń, że faktycznie powinniśmy przyspieszyć z wydatkami na obronność, żeby mieć przede wszystkim siły, które skutecznie odstraszyłyby potencjalną agresję ze strony tego państwa. Podsumowując, stagnacja w tym konflikcie i ignorowanie go przez inwestorów zagranicznych otwiera moim zdaniem okienko do dosyć wygodnej dywersyfikacji geograficznej. Nie mówiłem o tym wcześniej, bo przypisywałem właśnie spore prawdopodobieństwo scenariuszowi, który się teraz realizuje, czyli właśnie umocnienia złotego. Sam obecnie od jakiegoś czasu kupuję regularnie dolary, no i zauważyłem, że inwestuję trochę w to, co zastanę w danej sytuacji rynkowej. Jak złoty był słaby, a polska giełda tania, to siedziałem na GPW. Jak sytuacja się trochę zaczęła odwracać, to już chętniej wychodzę za granicę, gdyby to umocnienie złotego się jednak nie zmaterializowało, to dalej miałbym 100% kapitału na GPW i myślę, że nic strasznego by się nie stało. Czyli ja faktycznie obstawiam jakieś scenariusze, ale równocześnie inwestuję tak, żeby w razie braku materializacji zakładanego przeze mnie scenariusza nie stała się też jakaś tragedia, byle do przodu. Pamiętajcie, że to moje podejście jest mocno aktywne i na pewno nie jest dla każdego. Kolejne pytanie: czy wydajesz pieniądze na podróże, czy byłeś w jakichś fajnych miejscach na świecie w dorosłości, lub wcześniej na koszt rodziców? A, na koszt rodziców to jasne. Przez ostatnie lata moje wyjazdy były głównie na terenie Polski i zgadzam się, że podróże znacznie poszerzają horyzonty i warto tak świadomie podróżować, chłonąć kulturę i historię danego kraju, porównywać to swoje i wyciągać wnioski. Myślę, że 2024 będzie rokiem, w którym faktycznie zrobię sobie porządny urlop i wybiorę się gdzieś dalej. Kiedyś chciałem polecieć do Stanów Zjednoczonych, ale teraz jakoś bardziej ciągnie mnie na Daleki Wschód, bo tamta kultura wydaje mi się tak odmienna, że chciałbym po prostu chyba tego doświadczyć. Nie oglądałem anime jak coś. No może jedno czy dwa obejrzałem kiedyś. Mój tata bardzo dużo jeździ po świecie, i kiedy miałem naście lat, to byłem z nim w kilku krajach, na przykład w Szwajcarii, Libanie, Jordanii, w Syrii, jeszcze przed tą wojną, w Egipcie i Grecji. No, dodam może jeszcze w tym temacie, że niestety mam problem z balansem w życiu i jeżeli zaczynam coś robić, to poświęcam się temu w 100%, trochę zapominając o innych dziedzinach życia, chociaż no, będę starał się z tym walczyć. Kolejne pytanie, nawiązujesz do statystyk, jeżeli chodzi o cykle Bessa Hossa, możesz trochę rozwinąć ten temat. Jasne. No to według danych przygotowanych przez analityków banku PKOSA, na rynku amerykańskim Bessa trwa średnio 289 dni, a hossa ponad 3 razy dłużej bo 991 dni. Jednocześnie podczas bessy indeks SP500 traci średnio 36%. A w czasie hosty zyskuje 114%. To jest dosyć intuicyjne, no bo indeksy giełdowe rozwijających się i stabilnych państw wspinają się w długim czasie coraz wyżej i wyżej. Możemy tutaj wysnuć taką statystyczną zależność, że jeżeli Besta na SP500 trwa już 10 miesięcy, to pewnie dobrze jest. Przyspieszyć z kupowaniem akcji, bo możemy być blisko dołka. Przy okazji daje nam to informację, że nawet jeśli zaczniemy kupować akcje na szczycie przed Bessą, to uśredniając je regularnie i po prostu czekając, powinniśmy wyjść na swoje. Przypomnę też, że te ciągłe wzrosty nie wynikają z jakiejś losowości, ale są odbiciem ludzkiej natury oraz gospodarek kapitalistycznych ludzie zawsze będą chcieli więcej, lepiej, szybciej, bardziej efektywnie. Kapitalizm wygrał z innymi ustrojami, dlatego że zatrudnił do pracy potężną broń, jaką jest ludzki egoizm. Przedsiębiorca kierowany czystym egoizmem i chęcią zarobku i tak zrobi dużo dobrego, dając miejsca pracy, rozwijając okoliczną infrastrukturę, dając odbiorcom dobry produkt. To właśnie ludzka natura, pragnąca coraz więcej pieniędzy, coraz lepszych osiągnięć i sławy, będzie pchała giełdy do przodu. Ten temat jest ciekawy i pewnie go kiedyś rozwinę. Idziemy dalej. Hej, pytanko do QA: jak praktycznie można się zabezpieczyć przed ewentualnym bankructwem kraju? I drugie, troszkę podobne: jak zabezpieczyć się przed ewentualną denominacją pieniądza w Polsce? Tutaj chyba chodzi o dewaluację pieniądza, czyli utratę wartości. Dobre pytanie. Jest kilka klas aktywów, które bronią przed scenariuszem bankructwa kraju, w którym żyjemy. Wydaje się, że osoba początkująca powinna zerknąć w stronę ETF-ów na akcje i obligacje z całego świata, które będą notowane w dolarze lub euro. Już posiadanie takiego prostego portfela złożonego z dwóch ETF-ów, o wagach nie wiem, na przykład 60% akcji, 40% obligacji, powinno zabezpieczyć nas przed inflacją. A nawet zarabiać ponad wskaźnik inflacji w długim terminie. Dodatkowo ten fundusz ETF ma w sobie aktywa z całego świata, więc jesteśmy zupełnie odporni na bankructwo pojedynczego kraju. Chociaż trzeba pamiętać, że w takim portfelu zdecydowanie największą uwagę będą miały Stany Zjednoczone. Innym aktywem, które obroni wartość naszej pracy w przypadku bankructwa kraju, w którym żyjemy i nagłej zmiany banknotów, którymi płacimy w zwykłe papierki, jest złoto. Chociaż ja bym nie przesadzał z procentowym udziałem tego kruszca w portfelu, bo złoto przechowuje wartość, ale jednak nic dodatkowo nie produkuje, więc w długim terminie posiadając zbyt dużo złota, zbyt duży procentowy udział złota, możemy w pewnym sensie zmarnować potencjał, który drzemy w naszym kapitale. Kolejne pytanie. Wspominałeś o kredycie na mieszkanie. Jak łączysz ewentualne nadpłacanie kredytu z zasilaniem portfela inwestycyjnego? Co lepiej robić? Obecnie nie nadpłacam kredytu hipotecznego i nie robiłem tego wcześniej z powodu wysokiej inflacji i przekonania, że jestem w stanie. Wykręcić więcej z inwestycji. Obecnie kredyt mam oprocentowany na 7,72% w skali roku, co jest wartością, którą do tej pory na rynku przebijałem dwukrotnie. Oczywiście to może się w przyszłości zmienić. Jeżeli stwierdzę, że nie widzę w danym momencie żadnych konkretnych okazji, to zacznę nadpłacać ten kredyt. Mojego podejścia raczej nie warto naśladować, bo ja po prostu biorę to ryzyko na siebie i w swojej sytuacji wiem, że mogę sobie na to pozwolić. Ja oczywiście nie mogę doradzać w takich kwestiach, ale moja opinia jest taka, że jeżeli nie pasjonujesz się rynkami finansowymi, to chyba za część kapitału bym po prostu nadpłacał, ale mimo wszystko część zostawił na inwestycje. Nawet jak w Excelu wyjdziesz na tym gorzej, to zdobędziesz bezcenne doświadczenie i wiedzę inwestycyjną. Tak jak mówię, to jest tylko moja opinia i nie bierzcie przykładu ze mnie, bo wasze podejście do ryzyka może być zupełnie inne. No, trochę się nagadałem. Pytań było dużo więcej i chciałbym na wszystkie odpowiedzieć, ale niedługo wyjeżdżam do domu rodzinnego i obawiam się, że po prostu nie zdążyłbym wrzucić tego odcinka przed świętami. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, będzie przyczynkiem do ciekawych przemyśleń i być może konkretnych postanowień w nowym roku. Odpoczywajcie sobie spokojnie, bo przed nami rok, który moim zdaniem będzie stał pod znakiem optymizmu gospodarczego i społecznego. Jeżeli macie do mnie jeszcze jakieś pytania, wątpliwości albo sugestie co do przyszłych materiałów, to śmiało zostawiajcie je w komentarzach. Tymczasem już się z wami żegnam. Życzę udanej końcówki roku. Wik 20 to The Moon. Do usłyszenia, niebawem.